sempre adorato il teatro pittorico. Il pittorico soprattutto su Tulle, che è un pittorico di grande vocazione e di grande poesia. Purtroppo negli anni i pittori che sanno dipingere su Tulle sono diventate sempre più rari e di conseguenza certe volte, secondo nei teatri dove capito, devo rinunciare al pittorico perché non esiste più la maestranza che sa dipingere dal punto di vista dell'illusione pittorica teatrale. To jest scenograf, który właściwie ma szkołę przedwojenną, można powiedzieć. Trzeba to 5-6 razy malować, by uzyskać ten efekt głębokości obrazu. Nitki, które są na tym tiulu, one minimalnie przyjmują farby za pierwszym razem. Trzeba kilkakrotnie ponawiać, by uzyskać ten walor, jaki potrzeba według projektu. L'uso del tulle, del balletto romantico, proprio legato a questa pittura su tulle della scenografia, si lega poi col balletto romantico che di base si fonde su tulle e il tutù. E il tulle fa da trait d'union con tutta quella che può essere la scena dipinta su tulle. Non so come dire, è un momento magico che si crea e questo per me è il massimo dei risultati. Io spero che con questo lago di Varsavia si riesca a raggiungere questa poesia di illusione di un mondo evocato. Każda praca, jakakolwiek istnieje, dla mnie to jest wyzwaniem, jest coś nowego, każda jedna. Jak już ponad 400 premier się zrobiło, ja już pracuję prawie 50 lat. Trzeba lubić, kochać pracę. Każda rzecz ręcznie malowana to jest to, że człowiek swoje myśli koduje w tej pracy. I ona i drzewia tam, to jest to. To się czuje, jak ona pani scenograf powiedziała w rozmowie ze mną. Czuje się duszę pracy.